Daj nam tę łaskę tej Eucharystii dziękczynnej za tę świątynię, za to wszystko to, co Pan Bóg uczynił już i czyni. Że jesteśmy w tym długim łańcuchu ludzi, którzy tutaj się modlili, którzy tutaj przeżywali swoje spotkania z Panem Bogiem i że my kontynuujemy teraz ten szereg ludzi, że my możemy się spotkać tu i teraz, dzisiaj. I że my możemy słuchać też tego słowa, które Pan Bóg mówi do nas. Tak jak mówił do Salomona w momencie poświęcenia świątyni i słowa, które Salomon wypowiadał do Pana Boga. Jak mówił te słowa Chrystus w świątyni jerozolimskiej, tłumacząc to wydarzenie, które się dokonywało. Jak mówił to słowo też święty Piotr, już z perspektywy zniszczenia tej świątyni, w której Jezus wcześniej wypowiadał te słowa. To słowo jest wtedy się aktualizowało i aktualizuje się również i dzisiaj. Zawsze, kiedy słowo jest łamane dla nas, kiedy to słowo przychodzi, to jest to słowo do nas. I to widać było w tej Ewangelii dzisiejszej, że apostołowie dwukrotnie przypominali sobie o tym, co było powiedziane. W samym oku cyklona, wtedy, kiedy się to dokonywało, wyrzucenie ze świątyni tych przekupniów, przypomnieli sobie słowo, które wypowiedziane zostało wcześniej przez proroka. Gorliwość o dom Twój nie pochłonie. Że patrząc na to, odzywało się w nich słowo. Wracali do słowa, które pewnie słyszeli dużo, dużo wcześniej. Znali proroka Jeremiasza, znali jego zapowiedzi, które dotyczyły właśnie świątyni. Prorok był tym, który był pochłonięty troską o świątynię, nawet jeśli doświadczył czegoś przedziwnego, trudnego, bo on o tą świątynię walczył przez całe życie, a na koniec ta świątynia została zniszczona. Że jego życie, patrząc z perspektywy dzieła, do którego został powołany, to było życiem niespełnionym. Poświęcił życie Panu Bogu, poświęcił życie obronie świątyni i poniósł klęskę. Ale nie do końca, bo jak widzimy, świątynia została wybudowana i właśnie do proroka Jeremiasza wracali apostołowie, patrząc na to, co się dzieje w ich czasie. I drugie przypomnienie, które jest dotknięte w tej dzisiejszej Ewangelii, jest to, co się wydarzy, o czym sobie przypomnieli dużo, dużo później, po zmartwychwstaniu. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie właściwe znaczenie tych słów, które wypowiedział Chrystus wówczas 3 lata wcześniej. Bo to jest drugi rozdział świętego Jana, zaraz na początku działalności Chrystusa, tuż po przemianie wody w wino w Kanie Galilejskiej. A uczniowie przypomnieli sobie to kilka lat później. I my po to słuchamy słowa, ciągle wracamy do niego, żeby to słowo przypominało się we właściwym momencie, kiedy coś się wydarza tu i teraz, żebyśmy mieli ten powrót do słowa, które już zostało do nas wypowiedziane, ale też, że i to jest taka zapowiedź czegoś, czego dzisiaj nie rozumiemy. Stajemy wobec trudnych pytań naszego życia. Dlaczego tu i teraz się wydarza to czy tamto? Dlaczego, nie wiem, są jakieś trudności? Wydaje się, że nasze życie jest zniszczone. Nie wiem, że dzieci odchodzą z kościoła, że żyjemy w momencie takim trudnym historii, kiedy trwa wojna, kiedy nie wiadomo, co przyniesie jutro. I to słowo przychodzi po to, żeby nas znieść i może to słowo zrozumiemy jakiś czas później, po latach. Jak ważne jest otwarcie uszu na to słowo.
Otrzymujemy dzisiaj też to słowo znak, jakim jest świątynia, bo o nim też ta liturgia słowa nam mówiła, że jest to słowo zewnętrzne, jakim jest świątynia. Świątynia za czasów Salomona, którą przepiękną świątynię wybudował on właśnie, nie jego ojciec, który był niejako predestynowany do tego, ale Dawidowi nie została dana ta łaska, żeby on tą świątynię mógł zbudować. Zbudował ją Salomon. Jest z tego bardzo dumny, szczęśliwy. Ale tak naprawdę, kiedy patrzymy na jego życie, to w sposób zewnętrzny tą świątynię wybudował, ale w sposób wewnętrzny tą świątynię, jakie było jego życie, to spaprał. Wiemy dobrze, że na końcu był budowniczym nie tylko tej świątyni Salomonowej, nie tylko tej świątyni jerozolimskiej, ale zaczął budować masę innych świątyń. Był budowniczym. To, co Pan Bóg mu dał, talenty, które otrzymał na budowę tej świątyni, jest przeniewierzył. Bo potem zaczął się żenić z różnymi księżniczkami ościennymi i dla każdej z nich budował świątynię w Jerozolimie. Ty przyszłaś z Tyru, to masz Boga Tyru. Ty przyszłaś z Asyrii, masz swojego Boga. Ty przyszłaś stąd, wierzysz w swoje bóstwo. I to jest właśnie ta tragedia Salomona. Otrzymał dar od Pana Boga. Dar budowy świątyni. I ten dar, owszem, w jakiś sposób wykorzystał, ale potem też ten dar zmarnował. Ten dar wykorzystał przeciwko tej świątyni. I to jest też rzecz, która domaga się jakiejś takiej refleksji od nas, bo Pan Bóg nam też wiele rzeczy udzielił. Każdy z nas jest naprawdę cząstką taką uprzywilejowaną Kościoła. Jak to święty Piotr powie, że każdy z nas jest tym kamieniem, który jest w tej świątyni, który ma swoje miejsce. Bardzo precyzyjnie przewidziane przez Pana Boga. Owszem, że to jest nasz problem, że my często patrzymy na inne kamienie i jesteśmy niezadowoleni z tego miejsca, w którym jesteśmy. Że ktoś jest bardziej uprzywilejowany, ktoś jest wyżej, ktoś jest tym kamieniem większy, ktoś jest tym kamieniem ładniejszym, tak nam się wydaje. Porównujemy się, a porównywanie zawsze pochodzi od demona i demon nas okrada z tego Bożego widzenia. Mówi, nie, ten inny kamień jest naprawdę kamieniem świetnym, a ty taki mały kamyczek, to niczego niepotrzebny. To nieprawda. To jest to miejsce, które Pan Bóg dla nas przewidział. I my mamy też wszelkie dary natury i łaski, które Pan Bóg nam dał, żeby to miejsce było naprawdę tym miejscem dobrym. I my to otrzymaliśmy, ale ten problem, który mamy w sobie, że my wykorzystujemy ten dar niewłaściwie. Pan Bóg nam dał do budowy świątyni, a my ten dar sprzeniewierzamy. W dużej mierze możemy patrzeć nawet na to, co się dzieje u nas. Ilu jest księży, którzy naprawdę otrzymały wspaniałe dary do budowy świątyni, do Kościoła Bożego. Dzisiaj są poza Kościołem, że dary, które otrzymali od Pana Boga, że wykorzystują, żeby ten Kościół zwalczać, żeby z tym Kościołem ten Kościół niszczyć. Był wywiad z jednym z takich wiodących w naszej ojczyźnie księży, eks-księży, bardzo plujących na Kościół, i redaktor zadał mu pytanie, a dlaczego Pan tak bardzo walczy z Kościołem? Dlaczego Panu to wszystko tak przeszkadza? A on prostej odpowiedzi udzielił, bo na tym się znam. Bo przez w tym lata całe tkwiłem. Przynajmniej szczera odpowiedź. Ale to jest, powiedzmy, nie mówię, żeby teraz tylko wybrzydzać to, tylko że my wszyscy mamy takie ciągotki, że otrzymaliśmy od Pana Boga naprawdę dary wielkie, choćby mógłby to być dar właśnie takiego widzenia, co się dzieje w Kościele, i dar reakcji na ten dar, to znaczy zaangażowania mojego życia, a ile z tego daru marnujemy, bo po prostu narzekamy, krytykujemy, wyrzucamy to, obmawiamy. I to nie to, że nic nie wnosi, to wręcz przeciwnie, że wnosi zło.
A Pan Bóg może dał nam ten dar zobaczenia właściwego po to, żeby zaangażować swoje własne życie. Można stać nawet w kościele, ale być niejako obok, a można przyjąć ten dar, że jestem przez Pana Boga wezwany, żeby rzeczywiście ten kościół, właśnie taki słaby, odnawiać. To było to misją świętego Franciszka, kiedy patrzył na kościół zewnętrzny, kościół San Damiano, i usłyszał to słowo: Franciszku, odbuduj mój kościół. I miał w sobie tego ducha, że wziął się rzeczywiście do roboty. Odbudował jeden kościół, drugi, trzeci, czwarty. I dopiero przy czwartym kościele zrozumiał, że Pan Bóg go wzywa do odnowy kościoła duchowego, nie tych kamieni. Dobrze, i to zrobił. Potrzebował i ten etap swojego życia, żeby dojść do czegoś więcej. I na tym nauczył się tego, jak odbudować kościół duchowy. My jesteśmy tymi kamieniami, które Pan Bóg przewidział do tego kościoła. Celebrując tę uroczystość tego kościółka, patrząc na te cegły piękne, na tę architekturę tego kościoła, na to miejsce, które naprawdę jest miejscem pięknym i omodlonym, Bożym miejscem, że pytamy się o to, co najważniejsze, o ten kościół duchowy. Bo zarówno świątynia Salomonowa padła, pomimo nawoływań Jeremiasza, Izajasza, innych. Druga świątynia, w której był Chrystus, też padła, pomimo nawoływań samego Chrystusa. I to, co my znamy, ten kościół, który my żyjemy, też w jakiś sposób padnie. Wszystko pada, bo rodzi się nowe. Tak było, jest i będzie w historii. Patrząc na historię Kościoła, Kościół przeżył tyle burz, tyle zniszczeń, tyle zawieruch historii. I ten Kościół, który my znamy, też w jakiś sposób odchodzi na margines historii. Bo tak musi być. Bo Kościół to nie pielęgnacja kamieni. Tak było, jest i będzie. Kościół żywy, żeby żył, musi się zmieniać. Musi się dostosowywać do człowieka. Jest kościołem żywych kamieni, jak święty Piotr powie, nie martwych. Te odwagi, te kamienie, które człowiek sobie sam stawia i do tych kamieni przywiązuje wagę, to jest zawsze wieża Babel. To jest to, co sobie człowiek sam wymyślił, że teraz ja mam technikę, ja mam cegły, które sam wyrabiam, ja mam zaprawę, którą wytwarzam. I ja buduję te mury. Ale to się nie ostoi. Ostaje się tylko ten kościół, który buduje Pan Bóg, do którego my mamy łaskę należeć. Że w tym kościele, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, ma inne miejsce, jest innym kamieniem, ale Pan Bóg te kamienie wybrał, żeby tą swoją świątynię stworzyć. I taki ostatni obraz. Bo świątynia w Izraelu miała dwa rodzaje kamieni. Jedne to były kamienie, które były wygładzane. Psalmy o tym mówią, że Bóg czyni tą świątynię z wygładzanych kamieni. Bo żeby te kamienie oczywiście mogły stać jeden na drugim i tak dalej, żeby była zaprawa, to musiały być tymi kamieniami obrabianymi. Ale ołtarz był zawsze z tak zwanych otoczaków. Czyli z tych kamieni, które nie mogło dłuto ani żadne narzędzie dotknąć. Że miało być tak, jak Pan Bóg je stworzył. Że musiało być tym dziełem samego Pana Boga. I to jest też nasze życie, że my jesteśmy jak gdyby sami w sobie zrobieni z tego dwojakiego kamienia. Z jednej strony Pan Bóg nas uderza różnymi kamieniami innymi, różnymi narzędziami, żeby nas obrobić, to, co jest nieprzydatne do tej budowy. A z drugiej strony jest też ten kamień, którym my jesteśmy, ten kamień naturalny, którego Pan Bóg stworzył. Że on jest dobry, że on, Pan Bóg, tych też darów natury, które Pan Bóg nam dał, potrzebuje, żeby ten ołtarz, ten kamień stał w tym miejscu, który Pan Bóg przeznaczył i taki, jaki Pan Bóg przeznaczył.
To, co jest też ogromnie ważne, to jest to, żeby była to spoiwo, którym Pan Bóg nas wszystkich scala, i to jest miłość.